Dobra, no to jazda. Aha, bo ja nie ogarnąłem, wy wcześniej mówiliście, żeby zebrać te minerały, żebym wbił poziom, dobra. Ja coś po prostu ten... Jest przetrzymywany na Morosie, statku więziennym, który skacze co godzinę, wykorzystując losowo współrzędne. Jeśli nad ulepszeniami Kerrigan, bo bazy nie ma. O, spokojnie, w razie czego wrócimy na Rawiatanek, trzeba będzie coś zmienić. Czy to jest kolejna misja bez budowania? Nie mam pojęcia. Ale dawno nie było, no, żadnej takiej misji bez budowania. Dobra. No ale to z Kerrigan, a może Hyterion. Poprzednia się nie liczy. Słucha. Rój, to ja. O. Co to do diabła? Okej, okay, chyba mam świat trochę... Chyba mam problem. Nasz podbój trwa dalej. O, a może i nie. Adem. Rój odbije wszystko tym razem. Okej. Okay. Ej, mogę lurkery zrobić? Ty, mogę sobie zrobić lurkery. Nie kosztują nic. Za darmo. O. A Bane też? I też za darmo? O. Tak. Już czas. Jaka dziwna sytuacja. No i dawaj, czechaczem go. Tak. Oczywiście, że mają skany. Nie byliby sobą, jakby nie mieli. Aż nie wiadomo, takie oddziały dostaję, że nie wiadomo jak to przypisać. Wiecie, co macie robić. Może ten... Co? Jakoś tutaj leciutko ogarniemy. Tak? No fajnie, fajnie. Twoja królowa słucha. Ciężko się starych nawyków pozbyć. Mam słuchawki na głowie, siadam do komputera i nakładam stare na kabelku. To chyba odłączyć trzeba jednym. Siema Mati, doskonale było, dzięki, dzięki. No jakoś dochodzę do siebie, ale coś... Stan zdrowia się minimalnie pogorszył chyba. Zemsta będzie... Minimalnie. Tak? Oho. Teraz będzie po ghostach. Zawsze po lurkerach chciałem powiedzieć. O, a jednak jest w miarę okej. Już czas. Jakie... rebusy. Czas? Nie, wydawało mi się, że Stitch jakby mnie uderzał, ale to było bardzo dziwne. Czek, miło, co chwilę nam dorzucają jednostki, ja tutaj każdą tak szanuję. A, no to był Stitch, tak? Co? Nie, powinienem biomasę od początku prowadzić, bo dostałem królowę. O, panie. Jeszcze więcej różnorodnych jednostek poproszę, jeszcze. Bora, przypomnijmy sobie, co ma Infestor. Pochłonięcie. Dobra. Infestor Mariny kosztują 5 minerałów? A zamienienie Link of Bane na nic i Lurker nic? Jakieś drugie uderzenie, kurde, ta choroba. Wytaczają ciężkie działa. Nawet nie może umiejętności Kerrigan. Dramat. Żyj, aberracjo.
Twoja... Kerrigan, odcięli główną przegrodę. Musisz się przebić. Czas. Co to znaczy, musisz się przebić? Będzie znowu kamekameha? To ja. No pewnie, że będzie. Roju, broń mnie, a ja się Roju, broń mnie. Dobra, ale możesz używać umiejętności Kerrigan, prawda? Aha, aha. Czyli nie. Dobra. Włamuję się na oddział z zaostrzonym rygorem! Powstrzymać ją! No to pójdzie łatwo. Brawo walczy! Przysłać wsparcie! Doskonale. Ale przepala to. Wkracza ciężka artyleria. Uważaj! Smugi! Brońcie królowej! To są takie dziwne posiłki dostaję. Aberracja i karakan. Takie wyszukane. Troszeczkę fancy. To Thor chyba chciał mi w inwestora walnąć? Nie wiem. Ej, ale pięknie idzie. Mega dobrze idzie. Tak? Twoja królowa. Tak? Kerrigan, tu Horner. Na stacji bezpieczeństwa blisko ciebie znajdują się akta więźniów z okrętu. Jeśli możesz, zdobądź je. Gdy uratujemy Jima, pomyślimy co dalej. Oj. Ghost, zaraza najgorsza. Kerrigan, w pobliżu jest wielu strażników. Jeśli umieszczę tu wirofagi, zainfekowani przedrą się przez obronę. Jeszcze wirofagi będą? Twoja decyzja. Tak? Adaptujemy się. Mów. Co tym razem? Aha, aha, aha. Prawie. Znajdź tajne dokumenty. No znalazłem. Ja generalnie już muszę tylko chyba dwa levele wbić, ale to nawet jak zrobię albo nie zrobię tych dodatkowych zadań, to nie ma znaczenia. Dobra, to jak mam to zrobić, żeby... O, wow. Dużo tego jest. Co to jest? Aha, więźniowie. To dziwnie przytrzymywali się więźniowie. Myślicie, że gdzieś w jakieś miejsce nie poszedłem i pominąłem coś? Nie, no nie. Nie było chyba innych przejść. A rzadko teraz tak projektują poziomy w grach, żeby można było coś tak łatwo przeoczyć. Starcraftie 1 czasami chodziłem po tej mapie, nie miałem pojęcia, co się dzieje i gdzie. Dokąd zmierzam? Aha, już wirofag będzie, tak? A co z tymi więźniami się stanie teraz? Aha. No to, tak, tak. O. To już nie ma ich. Dobra, zapisz, bo to jest podejrzany moment misji. Ej no, Lurker nie mogę atakować teraz? Z nimi jest coś dziwnego. O nie, straciłem aberrację. Wirofag to... pięknie trochę. Straciłem wirofag. Mi rozwalili te wirofagi. Przechodzę jak tam tą misję, że mam być wydajny czy coś takiego. A to jest już Jim Raynor tutaj? A, prawdopodobnie. Uratuj Jima. Tę masę rozlewaj.
No, to coś w tym jest, panie inżynierze, no, no, no. Jaka to kampania? Heart of the Swarm? Zgadza się. Kampania Nightmare jeszcze dodatkowo utrudniona. Znacząco. Ja w ogóle cały czas klikam lurkerami. Nie, to nie anuluje im się. Animacja się nie zmienia. Dobra, co my tutaj... O! To by... To nie było planowane. Aha, po prostu straciłem to. Na dobry początek. A jeszcze coś? Oj, no, no. O! I gra też automatycznie zapisuje. Serio? Tak się... Aha, jeszcze coś. Zniszczyć łącznik! Odczepić pokład więzienny! Słyszeliście! Wysadzamy! Uwalniamy więźniów! Dobra, dobra, dobra. Teraz fragmencik na czas i następnie cień iść czasem. Siema, Viper. Boże, ja nie zakopałem tych lurkerów. Amatorka. Czemu on atakuje? Nie wytrzyma tego dłużej. Aha, ten łącznik jest tu na górze. Dobra, dobra. To trochę zepsuło, no teraz to mało jednostek. Na 5 lurkerów generalnie było, teraz są 3, no to coś jest nie tak. Kerrigan, nie sądziłem, że będziesz na tyle głupia, żeby się tutaj zjawiać. Teraz twoje czyny sprowadzą śmierć na tych dzielnych ludzi. Ej, sama jedzie? A, oj. Co on powiedział? Kerrigan, widzieliśmy jak mostek wybucha. Moros rozpada się na kawałki. Musimy uratować Jima. Zostało nam mało czasu. Dobra, dobra, mamy czas. Co? Albo i nie. Tak? Ej, no mało tych jednostek mam. Ognia, idioci! Jezu, ile? Ej, już przestałem klikać na chwilę. Ej, ja inwestorów nie miałem jakiś? Też je straciłem? Ej, chyba przegrałem. Trzeba będzie zrobić wczytywanką. Już czas. O Boże. Ach, szanisz to! W nogi! Bardzo źle jest. Od początku. No nie no, w ogóle nie ma możliwości. Coś ty, coś, coś ty, coś ty, co, co. No jak? To, czy to endgame kampanii? Da, no tak już końcówka raczej. O cór, siema, siema, witam mocno. Póki mamy 5 lurkerów. Ej, straciłem tutaj coś, czy nie? A, bo teraz jeszcze dostanę. Dobra. I teraz mam tego nie zepsuć. Przydałoby się. Co? Niedozwolona komenda. Kurde bele. O! Aha. To nieźle zacząłem. Czekaj, jak ja mam to szybko i sensownie zrobić? Na pewno Kerrigan musi rozwalić tanki. Mogę zrobić po prostu tych też? Aha, trochę ich mało. Łącznik nie wytrzyma tego dłużej. O. Nerex będzie cierpiał.
Zostało ci niewiele czasu. Jeśli łącznik puści, będzie. Mam infestetera, nie? Chyba najlepsza rzecz, jaka istnieje. Nie mają co prawda ulepszeń, ale to nic nie ma ulepszeń. Kuśmierz, mega dziękuję za wsparcie. Nie sądziłem, że będziesz na tyle głupia, żeby się tutaj zjawiać. Nie, Paciorek, sam to już przeszedłem. Kuśmierz, bardzo dziękuję za wsparcie transmisji. Happy New Year, dokładnie dla ciebie również, najlepszego w nowym roku. Co on powiedział? Dziękuję bardzo. No nie strasz, nie strasz. Oj, oj, straciłem. Co zrobić z tymi torami teraz sensownego? Chyba dużo osób jest aktualnie trochę właśnie w gorszej formie Darku, wydaje mi się. Twoja królowa. Co w sumie to Kerrigan na pewno może. Ona jest przepotężna. O Boże. Podeszła mi tylko stracony ten... Infestor. Ej, infestory mogą być zakopane, jak używają tych umiejętności, nie? Chyba. No, zobaczymy w sumie. No, dobrze. Co? Tak? Mów. Ognia, idioci! Już czas. Nasz podbój trwa. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja możliwe, że w ogóle się muszę dużo bardziej śpieszyć. To jest zagadka. Ale na razie spieszymy się powoli. Dobra, tutaj kolejna awantura. Zemsta będzie moja. Dokąd idziemy? Część statku odpadła! O, nam będą dosyłać posiłki? Dość tego. Zniszczyć bramę. Nie wiedziałem. Ekstra. To dużo infestera, tak za czterech może trzeba tylko rzucać. Do ewakuacyjnych dalej! Jazda! Taki ładny czołg. To pokład więzienny. Tu nie ma żadnych kapsuł. Nie będę czekać na śmierć. Co? Oni ze sobą walczą? O nie. Dobra, jako taką. Śmierć powietrza! Reaper. Prawie mi się udało. Te nieskończone skany. Ruchy! Zerki siedzą nam na tyłku! Okręt ten nam się rozpada. Królowo, pośpiesz się! Puśćcie nas, bydlaki! A, i straciłem infestora. O, ultralisk. To jest kolejny infestor. Uła! Ulala! No dobra. No dobra! Skoro mamy zginąć, to zabierzmy te paskudy ze sobą! A to mi jeszcze pomagają, ty. Jestem tak przyzwyczajony, że będzie trudno, że... Aż zgłupiałem. Niektóre misje takie nie to trudne, ale to dobrze.
od której TB grałem, 7-4. Ciężko powiedzieć, która dokładnie to była, ale na pewno przed 7-6. 7-2, 7-4, 7-6, tak do 8-5 grałem około. Trzymaj się, Jim. Między 7-2 a 8-5. Fajnie się grało. Kiedyś to takie było, no, niezłe. O, jest już... awantura. Musiałam cię uwolnić. Coś ty zrobiła. To, co musiałam. Powiedz to Feniksowi. Powiedz to milionom, które wymordowałaś. Przysięgałeś, że zabijesz królową Ostrzy. Jesteś jedynym, który we mnie wierzył. Czy ciągle? Tak jest? I wyrwał chwasta. Albo i nie. Kocham cię, Jim. Nie zapominaj. To koniec. Lepiej celuj do Boga. No i mamy to. Kurczę, kolejna nie taka bardzo trudna misja. Miło. Aha, nie znalazłem jakichś akt dodatkowych, sorry. Ej. Ale... zostałem i tak 9 poziomów, to bez znaczenia, czy ja znalazłem te akty, czy nie znalazłem. Chyba na luzie. Doskonale. No i teraz jesteśmy potężni. Obudziłeś w sobie najsilniejsze umiejętności. Ej, a czemu to jest 70 maksymalny, a nie ten? Jak będę mieć 70, to co się wydarzy? Ej, najgorsze jest to, że jakbym w tamtej misji odblokował jeden poziom i w tej misji też odblokował jeden poziom, to już byłaby 70. Bo teraz grasz misję na złote palce, misję bez budowania. O. Siema Domel, witamy. 4796F6D4, siema. Jak to już nie zdobędę poziomu? Weź nawet nie mów. Trochę więcej życia na 70. Ej. Kurde, nie będę się tyle cofać. Ale jest taka myśl. Dobra, co my tu mamy? Apokalipsa zadaje 300 obrażeń wrogim jednostkom i 700 obrażeń strukturą na dużym terenie. Przyzwanie Lewiatana. Mighty Flying Lewiatan. Dobra, można bydlaka sobie przyzwać, to jest tylko co 5 minut. Dużo obrażeń. Jakieś umiejętności też mam. Komory desantowe. Delivers Primal Zerk with Timed Life. 40 lingów, 5 roach. A, Primal Zerk, dobra. Ciężko powiedzieć, co będzie przydatne w kolejnej misji, nie mam pojęcia. Trochę życia i energii. Aha, dobra, no to 70 nie jest aż taki ważny. Przygotuj matki szczepów. Ruszamy na Korhal. Ale trochę niesmak pozostał. O, misja ewolucyjna. Nosiciel roju. To zrobimy to. Jak zdrowie i samopoczucie? No właśnie tak średnio cały czas. No w sensie nie jestem w pełni zdrowy, no bo co chwilę to tam trzeba czyścić drogi oddechowe.
A samopoczucie genialnie akurat. Dzisiaj nawet tak widziałem niebo, jeszcze w sensie, że nie było ciemno, także aż się zapatrzyłem. Tak ładnie było. Wojska Terran zagrażają. Także fajnie, fajnie, bawimy się. Eliminacja niezbędna, by kontynuować. Coś wyjątkowo mi się podobało to, co widzę. Może dawno nie widziałem właśnie nieba, w sensie jak jest jasno, nie? To może dlatego tak chcę patrzeć na okolice. Jak je sprawdzimy w praktyce, co? Aha, super, przysiadł, ale ja nie stoję, ja siedzę, ja dzisiaj nie. Jutro na bank. Dużo oczyszczenia baz będzie, więc apokalipsa ci się przyda. Jo, no na pewno popatrzymy właśnie pod kątem kolejnej misji, co tam mu Kerrigan wezmę. Jaka będzie wizja, to się zobaczy. Ścierwiel? Co ja słyszę? Odmiana ścierwiel tworzy latającą szarańczę. Ścierwiel! Rozpoczynam atak. Zakorzeńcie się tutaj i zniszczcie silos rakietowy. Coś pięknego. Ścierwiel. Jak szybko się to w ogóle tutaj dzieje, nie? Aha, czyli w powietrzu sobie tak. Jeden silos zniszczony. Ruszamy. Zniszczymy drugi. Dobra. Ciekawe, czy mają skana. Nie mają skana. Oj. A, jeszcze raz, no dobrze. Co to jest tutaj? O. Coś z tym można zrobić? Chyba nie. Zacząłeś grać Wiedźmina 3, Gun Command, bo te grafiki nowe wyszły, co? Faktycznie ładniejszy Wiedźmin 3. Wchodziłem go rok czy dwa temu. Bardzo fajna gra, polecam. Wiedźmin 3. Dobra, spróbujemy na pewno jeszcze jedną misję przejść. Silosy rakietowe zniszczone. A to będzie ostatnia misja już teraz? Korhal? Ja nie wiem, jaka była ostatnia misja. Przygotowanie do kolejnego testu. Dobra, kolejny teścik. Hogwarts Legacy. Adam Bardach, dziękuję za followa, siema. Buongiorno. Czerw pyłowy. No fajne te misje ewolucyjne, nie? Tak pomyśleli, że... Weź to dobrze wymyśl. Organizm czerw ryje przez skorupę. Ryje przez skorupę. Upoluj. Upoluj. No to upolujemy. Informator. Nie no, jutro to ogarniemy. Może ci będzie jutro, to mogę zwrócić punkt. Jutro mogę zaszaleć, nawet dwa zrobić. Dzisiaj to tak średnio dzisiaj. Esencja zebrana. Wplatanie cechy w nici nosiciela roju. Odmiana ryjownik. Przekopuje się przez skorupę planety. Ryjownik, no. No ryjownik, przecież to jest prawie jak ryjówka. To jest kapitalna nazwa. Muszą się przekopać. Bronić. No. Ej, podoba mi się ten teleport globalny. To jest tactical jump. Spoko. Zostały trzy ostatnie misje na Korhalu. Sami jeszcze nie grałem na Nightfare, więc jestem ciekawy. O, nice. Coś nowego dla ciebie, Dziobo. Aha, że tu. Jest cooldown, no. Troszeczkę to chwilę trwa, żeby się przeteleportowały.
doskonałem. Obrona skupiska Uli powiodła się. Zrobimy może sobie hotkeje do nich, nawet taki będę ambitny. Nie wiem, czy ich będę używać. Chwila, gdzie to się robi? Swarm host. Aha. Czyli to ja. A, mamy cztery różne. Niesiecie. No, tu są też dwa różne? O co tu chodzi? RD to jest to. To Q jakieś zrobić? Dobra, może być Q dla mnie. Muszę przygotować do integracji sekwencję nosiciela. Coś nie działa. To był chyba ten drugi. Albo i nie. Aha, no, zagrzebany. A czemu to są osobne hotkeje w ogóle? Dobra, nie dyskutować, robić. Roju, wracam do jamy ewolucyjnej. Sekwencje gotowe do integracji. Dobra, siema normal, najlepszego również, życzę. W 23 roku Tempest Rising była 3 razy lepsza od SC2, aby znowu... Czekaj. Aby wyszła najlepsza strategia w 23 roku Tempest Rising była 3 razy lepsza od SC2, by znowu wróciło życie. Dobra, mi się szczerze mówiąc dużo bardziej podoba ryjownik. Ale latające lokusty. Minus 15 życia, gdy lecą. O, można też im rozkazać, żeby wylądowały. Ryjownik generuje creep, kiedy jest zakopany i rusza się szybciej na biomasie. Lokusty dostają plus 1 atak ręcz i... To też jest mega sprawa. Travel quickly. Czy chcemy takie coś? Jakieś pomysły, drużyno? Może czat wybierze? Co by czat wybrał? To będzie Stormgate. Też ma szansę, obojętnie. Pewnie i tak nie będę ich w ogóle grać, nie? Dobra, dawaj tego. Siema Iwik 2, witam mocno. Ryjownik ma super nazwę. Prawie jak ryjówka. Dobra, witamy. Najlepszego jeszcze czas sobie nadgonię tylko szybko. Dobra. Był mater. Prześladowałeś tym swoim bieganiem wszystkich innych, którzy sobie założyli, że będzie super 1 stycznia. Ale zazwyczaj 1 stycznia trzeba odchorować i się idzie 2 stycznia poćwiczyć. Ta jednostka się podoba względem gameplayu, a która względem nazwy. No nie, jak gram 1 na 1, to już nie wnikam za mocno. Jak przechodzę kampanię, to patrzę na nazwy i takie rzeczy. Ale jakimi jednostkami ja lubię grać w ogóle? War Prism zawsze lubiłem bardzo grać. War Prism mi się podoba, mikro takie dobre. Im czasami się uda zrobić, że aż milutko jest. A nazwa, no to... proste, że... ryjownik. Dobra. Karakan nie ma lepszej nazwy. I tak zagrasz Queen Hydralurker, jak w każdej innej misji, co to zmienia, co tutaj wybierzesz. Nie, no może tym razem będzie inaczej. No co ja poradzę, że działa? O, już będzie coś tego? Jest w skrzydle medycznym, ale chyba nie chcę. Chcę z tobą porozmawiać, Valerianie. O. Wiesz, że niedługo ruszam na Korhal? Wiem. Chcesz zabić mojego ojca? Zasłużył sobie na to już dawno temu. Muszę wiedzieć, po czyjej stronie stoisz. Muszę chronić ludzi. Wiem, że dla mojego ojca nie ma ratunku. I trzeba mu odebrać władzę. Cieszę się, że się rozumiemy.
Uch. No dobra. Kerrigan, jak patrzę tam w tę przestrzeń kosmiczną... Znaczy co, na razie uznałem, że komory desantowe... To będzie nasze ten... Przygotuj matki szczepów. Ruszamy na Korhal. Arcturus Menksk. Nareszcie...